Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Speedrunie 5.0. Gram na 10 minut, o, sorry, to już było. Gram na 5 minut i komentuję ruchy. E, 229 aktualny ranking. Jedziemy z obroną królewsko-indyjską. Zobaczymy, czy. O, właśnie mamy ruch, koniec, G5, ok. No dobrze, no to gramy D6 naturalnie. Mm, co tutaj będziemy robić? Będziemy grać na pewno H6, potem zagramy sobie G5. Pogoniec G3, skoczek na H5. Tak też można, żeby tutaj wybić tego gońca. Są różne szkoły. Potem spróbujemy może E6 przez F5. Skoczek też na D7 by się przydał. Przez C5 można grać. Bardzo różne są plany ciekawe. Tu jeszcze poczekamy. Mogę sobie na to pozwolić. Wyprowadzimy sobie skoczka. Jeżeli odejdzie skoczek, no to wtedy możemy wybić tego gońca bez problemu. O, teraz sobie go dziabniemy. I zagrajmy posunięcie F5 w takim razie, żeby wejść potem skoczkiem tutaj. Na F6 i pilnować fajnie gońcem pionka. Może wejdziemy sobie na E4. Dużo speedruna teraz będzie, moi drodzy, w przyszłych dniach. Więcej gry, więcej gry. Nic się jakiegoś specjalnego na świecie nie dzieje. Oczywiście analizy partii jak najbardziej, pamiętam. Też za nimi tęsknię. Ale póki co, jak świeży speedrun, no to ciśniemy. Tym bardziej, że on jest szybszy. On nie będzie trwał na pewno kilka miesięcy. Dobrze, mamy, go, mamy tutaj króla. No i teraz tak, czy zagrać C6, A6, B5, to może być ciekawy plan. Tak zrobimy. To zawsze ogranicza skoczka. Skoczek nigdzie nie wejdzie. Okej, okay. tak też można. W takim razie gramy C5 i ograniczamy skoczka tutaj. Moim planem będzie zagranie a6, b5, goniec d7, wieża b8, żeby do tego doprowadzić. Tu się chyba wszystko trzyma, skoczek świetnie stoi, może wejść na g4, może wejść na e4. Nie ma żadnych motywów matowych, parę po mojej stronie. Zauważcie proszę, że mój goniec nie ma przeciwnika na szachownicy, więc tutaj może być dobrze. Ale przeciwnik na pewno nie będzie stał w miejscu. Gramy a6 i już deklarujemy posunięcie b5. Możliwe, że A4 nastąpi. Wtedy też chyba ten ruch będzie trzeba jakoś zastosować. Bo zawsze po takim ruchu i po wybiciu, wybiciu on tu chyba będzie chciał grać. Yy, dobra. Gramy goniec D7 z planem B5. Możliwe, że E4 trzask, trzask. e 4 Bijemy. Możliwe, że E4 przeciwnik będzie chciał grać. Ale pionka jak daje. What? Czy to jest takie proste, że on mi oddaje pionka? Ja go po pierwsze nie muszę bić. Mogę zagrać tak. Zagramy tak od razu, idziemy na króla. Zostawiam tego pionka w spokoju. Nie jest on mi potrzebny póki co. Zawsze mogę go odbić, a tutaj po prostu jest akcja na tym skrzydle. Ehm, no i co? Jeżeli go nie zbije, no to co? Mogę zbić tam? Mogę wejść Hetmanem, wprowadzić drugą wieżę i będzie tam jazda na przeciwniku. Zbijemy sobie stępem. Bo tu atakujemy od razu. Jeżeli tak, to jest możliwość oczywiście tutaj. Ok, to mi się podoba. Hetman A5. Skoczek nie może się ruszyć. Yy, będą groziły takie akcje. Dobra, goniec tutaj. Wieża B8. Od razu naciskamy mocno na B2. Jest atak na króla. Yy, I teraz tak, możemy chyba dać tutaj szacha. Goniec D3. Tak teraz myślę, co tutaj dalej. Yy. Może się tam ustawić. Jakieś poświęcenie mi się tutaj marzy w tej sytuacji. Goniec tu może po prostu wybić. On wybije i tak, żeby strzelić z tego skoczka. Tutaj będą groziły widły. Tak, tutaj taktycznie chyba będzie bardzo dobrze. O! Tego się nie spodziewałem, ale to po prostu bije. Bije, otwieram gońca. Słuchajcie, to chyba będzie proste. Zbijam z szachem i to będzie chyba proste. Nawet mogę sobie po prostu zagrać na materiał. I nie muszę tutaj specjalnie kombinować. A chociaż nie, no to jest przegrana. Bo jak goniec zagra tutaj, to bijemy i to potem na A2. Król, tu łatwo poszło, słuchajcie. Zobaczcie, jak łatwo poszło w obronie królewsko-indyjskiej. Szukamy oczywiście rewanżu, przeciwnik nie chce, to szukamy sobie nowej partii. Poszło to bardzo łatwo. I zauważcie, że plany, które tutaj stosowałem, były. prościutkie. Przeciwnik nie zagroził nam ani na chwilę. No dobrze, słuchajcie, czekamy sobie na kolejnego przeciwnika. Mamy 2,301. Lecimy z ruchem d4. No i c4. Zobaczymy, jaki debiut przeciwnik wybierze. e 6, ok. Skoczkiem na f3 w takim układzie d5, czy żeby gambit hetmański, koniec b4. Ok. No tutaj się gra hetmanem na A4 oczywiście. Niech będzie ruch. Niech będzie ruch E3. Może koniec D2 po prostu. Koniec D2. Solidnie zagrajmy. Jest bicie, ok. Eee, czy pionkiem, czy gońcem? Myślę, że gońcem. No, skoczek wchodzi oczywiście w wieża C1. Ja tego gońca mogę dać. chociaż goniec B4 było też ciekawe, żeby trzymać, ale ten skoczek jest silny, więc jak on wymieni się za gońca, to będzie OK. Goniec D3, więc nie traćmy temp. Grajmy swoje, trzeba skończyć rozwój. F5, OK, wzmocnienie tutaj niby. No, robimy roszadę. Jak skoczek wejdzie tu, to my też mamy akcję. No dobra, zachowajmy tego gońca czarnopolowego, skoro go nie chciałeś. To Ci go nie oddam. No wieża będzie tędy próbowała. Ja sobie z tego zdaję sprawę. E, możliwe, że coś takiego, ale jeszcze nie. Skoczek E1 mi się bardzo podoba. Raz, że bronię króla, a potem zagram F3. Będziesz chciał wejść tutaj jasne. Zagrajmy sobie. W takim razie G3. Nie wpuścimy Hetmana. Póki co. A taki ruch też będę chciał zagrać F3 za moment. I ten skoczek też może tędy wejść, sobie fajnie. Tutaj poświęcenie nie ma. Zobaczcie, to jest taka kamienna ściana w dobrej wersji białymi w ogóle. Bo raz, że ten goniec jest świetny. Ten nie działa. Tu poblokowane mi się bardzo podoba. Gra białymi. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. No bo teraz tak, odpędzę tego skoczka. On pójdzie tutaj, chociaż nie, on może pójść tu. Aha, tutaj jest groźba bicia. Hetman E2, F3. Tutaj, i będę miał zasłonę. Ok. Więc tutaj poświęceń nie ma póki co. Mogę też tak spróbować, ale tego nie chcę, bo Hetman tu. Hetman E2. Hetman e z planem F3. Dobra, tu się bronimy bez problemu. Teraz F3 będzie groziło. Bicie tu, bicie tu. Hetman bije. Hetman G2. On może odejść, grozić. Taki ruch będzie. A właśnie. To trzeba uważać w takim razie, to może najpierw skoczkiem. Tak, on planuje mnie tutaj tak jakoś się, jako, jakoś przechytrzyć. Koniec A3. My. Próbuję mnie przechytrzyć, dlatego chyba będę musiał zagrać skoczkiem. Sam odszedł, okej. Okay. To ciekawe. Wiecie co? Koniec D6. Jak przeciwnik pozwolił zagrać gońcem do centrum, to zagram do centrum. Tu grozi koniec F4, sorry. I myślę, że teraz będziemy przechwytywać inicjatywę On chce zagrać tak i uderzyć mi na H2 Ja tu zawsze mam skoczka na F3 Ale to czekajcie, no to przecież on przeoczył taki ruch Tu się nic nie dzieje dla mnie Koniec F4 A, okej, okay, grozi mat Znaczy, okej, okay, no ja gram tak i też nic się nie dzieje Jest H4 Dobra, jest H4, on musi uciec tą wieżą no i mam skoczek G2 albo skoczek F3. Co jest lepsze. Hmm. Zagrajmy skoczek G2, żeby tu pilnować mocniej. Może przystawię gońca i będzie groziło skoczek F4. Hetman się broni, tu jest wszystko dobrze. Zobaczcie, on atakuje mocno. On mocno atakuje figurami, ale nie może się przedrzeć. Nie ma przełomu pionkami. Taki ruch. A nie, bo tutaj jest strzałka nie mogę. Uwierzę, może odejść, żeby mieć jakieś tutaj. Nie, nie, nie. To też nie, bo goniec G5 nie działa. Takie tutaj mam w głowie pomysły. Mogę chyba jednak wrócić za moment i skoczek F4 będzie groziło. Goniec też świetnie pilnuje tego pola, skoczek tego pola. Król bezpieczny. Dobra, jest bicie. No to co? Wybić trzeba. Tu jest atak. Przeciwnik nie wytrzymał. Wracamy. On zagra tutaj. Jasne, może tu to uciekniemy, um, ale chwila, nie mogę tak uderzyć, mogę, jak bije tu, to bije tu, e4, jak wybije to tutaj, otwiera się gra, może potem goniec f3, czy wie, że e8 hetmana trzeba będzie chyba mocniej e, przytrzymać, zobaczcie, koń g się bardzo przydał, bo ja nie muszę gońcem uciekać, Tutaj, a nie mogę tak, tak i tak. Mogę, jeżeli tu, to tu. A, to nawet w ten sposób. OK, tutaj jak mi wybijesz, to co ja zagram tak. Końcem mi się chce tutaj uciec. Dobra, uciekamy gońcem, ten goniec jest dla mnie. Poczekajcie, a może tak? Nie, chwila, bo ten skoczek ma też chyba problem. Może tutaj, tutaj. Tak, zamieszajmy w pozycji. Zagrajmy tak. F3, niech ten skoczek stąd ucieka. Mieszajmy. No po wybiciu, oczywiście, wybijam. Mogę zdobyć pionka. Ale. Tak, ja mam taki ruch, ale najpierw mogę nawet zbić tu, potem zagrać tam. Dobra, wybiję tego słabego skoczka, ale tu już gramy na konkretach. Też można było tak zagrać, nie bać się. No przecież. I gramy na konkretach, tutaj nic nie grozi. Okej, okay. bić nie można, bo jest taki ruch. Skoczek broni ładnie tego pola. Broni na E3, broni na F4. Skoczek świetną rolę tutaj spełnia. No dobrze, będziesz tutaj... Aha, będziesz chciał tu... Ja wtedy tak zagram. Mm -hmm. Może teraz tak. Bo teraz chciałbym, żeby on wybił tutaj i żebym wszedł skoczkiem. Yy, może spróbuję wymienić? Yy, Okej, okay. chwilunia, chwilunia, chwilunia. Mamy trochę czasu. Yy, yy. Yy, ty, 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 ty. Pozycja jest na pewno dobra. Dobra, wprowadzę wieżę na E1. Jak zbije, to przepycham. On może zagrać oczywiście na H5. W pionkach porówno, ale ten koniec nie ma gry, póki co. Tak zagrałeś, tu chcesz wejść. Dobra, gramy tak, żeby wejść tu i spróbować wymienić na strategię. F4 na jego miejscu bym taki ruch na pewno rozważał. Nie wiem, czy on działa teraz. Bo koniec się wydłuży, ale to jest jego problem. Gramy. Tutaj, tu nie mogę, bo będzie strzałka. Próbujemy wymieniać. Dobra, tutaj. Wieża e8 grozi. Hmm. Dobra, tak. Wieża e8, mam c5. Muszę trochę przyspieszyć. Po prostu gramy na materiał. Tu na szczęście nic nie działa, bo bije wieżą. Skoczek, skoczek w ogóle rewelacyjny jest. W każdym aspekcie tutaj pięknie pograł. Takie rzeczy trzeba doceniać. No ten Hetman co na D2 będzie szedł, to wtedy co? Strzałka. Tak w ogóle cię ukarać. A tutaj chcesz. Dobra, muszę wybić raczej. Chyba tu. Król ucieknie tu. Tak, wieża F2. Taki ruch nie działa, bo skoczek znowu broni. Musimy bronić pionka. Hetman D1, król H2, tu się broni. Okej. Okay. Gdzieś tam Hetman D6. Tu chyba jest wszystko okej. Okay. Um... Zagram tak. Przekornie. Będziesz musiał tu, bo jeżeli zagrasz tu, to zbiję pionka. Ten pionek. Hmm. Ja mogę teraz tu zbić, ale on zagra tu dosyć dobrze. Dobra, trzeba lecieć na końcówkę. Spróbuję wymienić te hetmany. Oj, źle zrobiłem, bo on zbije tu na G3. Nie widział. Tak, 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 tak. tak. Mam cię, mam cię. Król F7 musisz zagrać. I tu do końca. Bo skoczek F4 na końcu jest. Hop! Mamy piękną taktykę. Skoczek zrobił robotę. Genialny skoczek, słuchajcie. Genialny skoczek. i Wracam tu, pilnuję wszystko. Ok. 29 sekund. Przyspieszyć trzeba. Prawie zdążył, na dziewięć sekund, kurczę. No, udało się, walka do ostatnich sekund, moi drodzy, spróbujemy rewanż. I szukamy oczywiście nowego gracza, albo rewanż, albo nowy gracz. Ale dzisiaj ten skoczek zrobił robotę. Po prostu skoczek fantastyczny. Mamy rewanż. Mamy rewanż czarnym kolorem. Ok, skoczek F6. Okej, okay, królewsko indyjska, lecimy. Goniec D3. Dobra, tutaj gramy naturalnie. F4. No to C5. Dobra, tutaj się dobieramy szybko do pionka. Szybka wieża E8, bicie, bicie. A, tym zbiłeś. Ok, to tak. No I tutaj zagrajmy. No, to bicie myślę, że będzie w porządku. Skoczek E4 świetnie według mnie stoi tutaj. Wymiana też jest ok. Upraszczamy troszeczkę, rozciągamy gońca. Myślę, że tak. Trzymamy. Atakujemy. Skoczek D7. F5 według mnie będzie dobre może tak, żeby wprowadzić drugą wieżę. Tu wybijemy i wprowadzamy wieżę. Ten skoczek będzie musiał stąd uciekać. Wieża E3, skoczek F6. Pozycja czarnymi jest rewelacyjna. Słuchajcie, ta linia wolna linia jest moja. Tutaj bicie, tu, 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 Hetman, tu z wygraną. No, przeciwnik ma, przeciwnik ma problem. Tylko to trzeba jeszcze ładnie rozegrać. Bo jeszcze widzę coś takiego, że tutaj, 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 tutaj. Okej, okay, tutaj nie mogę. Wracam na razie. Tak na spokojnie. Dobra, wracam, on tutaj, ja tu chyba zagram. Chyba dobrze działa wszystko. Bo hetman tutaj, mogę wieżą tutaj zagrać sobie I dalej atakować, skoczek mnie nie zaatakuje, wieża na E1, E2 nie ma mm, Ok eee, Co tutaj teraz Biedny żuczek, ja mogę zrobić eee, Może tak, z takim planem A on może wieża E2 zagrać, kurczę tego nie widziałem Co on jest taki uparty, dobra będę musiał chyba jakąś wieżę wymienić Jak tutaj, to tutaj już zagram. Ok. Tu wybijemy, zagramy B6. Też nie można przekombinować, bo. Dobra, idziemy tam i hetmanem na E3 sobie zaplanuję. Jedna wymiana, no chyba trzeba z tego skorzystać i taki ruch. Tu nie można, bo tu, dobra, tu się bronisz. To gramy tak. Tu atakujemy, tu atakujemy. Znaczy skoczek broniony. Hetman, chcesz wymienić Hetmany? Chyba muszę. Tak z obroną. On tutaj, to ja tu, wieża C8. Końcówka lepsza. Tak, to będziemy na razie tak bronić, może. Króla podprowadzić trzeba. H4 będzie dobrym ruchem. H4, król F7 trzeba, bo tutaj groziło bicie. Skoczek wchodzi, dobra. H4 trzeba zagrać. A nie, bo tu podstawiam. Podstawiam, podstawiam, ale taki ruch też będę. Nie, nie będę miał takiego ruchu. Podstawiam pionka. Ale nie, bo jako zagra tak, to ja zagram tu. Dobra. Tutaj grasz, drogi panie. Eee, tak, zagrajmy. No właśnie, trochę się pokomplikowało. Skoczek mi trochę psuje tutaj. A no to bijemy. To bijemy. Wierzą, mądrze. Mądrze pograłeś, drogi przyjacielu. Może tak. Z taką opcją. Do góry. Trzy minuty mam. Dlaczego ja tak szybko gram? Teraz tak, tak zagrać i tam zagrać. Siatkę matową założyć, wygrać. Już ucieka od tej siatki matowej z kubaniutki. Dobra. Szacha trzeba dać. On pójdzie tu. Siatki matowej nie ma, ale skoczek E4 świetnie stoi. Pionek tutaj również. Eee, tak. Tutaj, on będzie mi te pionki kosił. Nie, skoczek dobrze broni tutaj tych pól i pionka D6. E, bijemy pionka tego i tego teraz. On siatki matowej chyba nie ma. Dajemy szacha. A jak zagram tu? Co mi zrobisz, grożę matem? Będziesz musiał zagrać tak. A, i tutaj jest mat. Siatka Matowa, moi drodzy, jest dobrze. Partia chyba też poszła w, po naszej myśli bardzo dobrze. To wszystko wygląda. Lecimy dalej. Posunięcie d4. c4, ok. c6, skoczek c3 w takim układzie. Skoczek f3. Zobaczymy, jaki wariant przeciwnik wybierze. Wybił. No dobra, zagrajmy sobie a4, nie będzie takiego ruchu i skoczek e5 z opcją wybicia. O tak, tutaj te warianty to są rozgrywane często przez czarne. I co, hetman c7, tak, no trzeba przez g3 grać. Trzeba, można. Tu się nie przejmujemy. To poszło w ogóle zupełnie inaczej, myślę, że dobra wersja dla białych. E4... Może jeszcze nie. No dobra. Hmm. Może po prostu E3. Przypilnuję tego pionka na spokojnie. Chociaż czarne też wydaje się, że nie mają jakiejś krzywdy. Koniec tutaj. Myślę, że tu. No taki ruch nie, tu nie działa. Okej, okay. tutaj. Na Hetmana. No tak solidnie. Widzę, że tutaj czarne sobie grają. Hetman B3 wieża D1. No tak pozycyjnie, pozycyjnie troszeczkę pograć, jakiś taki ruch grozi. O właśnie, grozi skoczek B5 z wymianą tutaj. Ale on zaraz tu on odejdzie hetmanem, ja zbije on pionkiem, skoczek mi nie wyjdzie stąd. No więc nie do końca ten ruch grozi. Nie do końca, ale są opcje. Dobra. Mogę wybić, mogę wybić, ten ruch mnie bardzo kusi, nie, nie wybijemy, zagramy hetmanem na b3, w ten sposób, przytrzymamy go tu jeszcze trochę, taki ruch 4 by się przydał, okej, co, nie mogę go wykonać, właśnie to ustawienie pionków też na takiego gońca, g2 jest solidne, nie można za bardzo ugryźć przeciwnika. Nie widzę tutaj opcji, żeby go jakoś załatwić w bardzo szybki sposób. Przeciwnik uciekł, stracił trochę czasu. Wprowadzam kolejną wieżę do gry. I tutaj nie ma co się zastanawiać chyba dłużej. Oczywiście jakieś tam motywy były, ale nie teraz. No, niestety nie teraz. A teraz? Chodzi o to, że jak tutaj, on tu. Ja tu, on tu. No i ten skoczek ma problem znowu. No to widzi. Czy ja mam wrócić? Hmm. No to wszystko widzi. I nic nie mówi. No dobra. Um, nie chcę wymieniać. Wracam. Nie chcę, nie chcę po prostu tego wymieniać. Koniec D3. Tutaj. No dobra, tak. Zbijesz zbije. Tędy pójdziesz. Dobra, wymiana. Parę po mojej stronie. To też może być jakiś e 5 Bardzo dobrze zagrał. No dobra. Hmm. Tutaj, tutaj znowu motyw, ale ciągle mi tutaj coś nie pasuje. Wiem. Tak. Jeżeli on zbije, to mam taki ruch. On odejdzie, strzał, strzał i skoczek odbije tu. Poszło to. Poszło. Teraz skoczek już będzie miał dobre odejście. A ja tu sobie w fajnej wersji wymienię tego gońca. Op. On oczywiście, nie, tu nie może, bo tam. No i tutaj wymieniamy. Dobra. On może też tak zagrać, ale wtedy sobie wrócę. Rozciągnę gońca. Dobra, tu już mi się bardzo podoba. Wieże stoją bardzo dobrze. Grożę wzięciem pionka. Nie, bo tutaj, no tak, nie grożę. Ale gro, takim ruchem grożę na przykład. O, właśnie. Skoczek f 5 też wygląda bardzo zacnie. Myślę, że tak, myślę, że tutaj jest świetnie. Białymi, wierzę w grze z tego względu mniej więcej. Z tego, że figury grają, hetman w gotowości, ten pionek nadszarpnięty. Jakieś groźby są. No i cóż, oceniam, że jest elegancko. Skoczek E5. Tutaj wtedy będę chyba mógł. Tak, po 5 nie działa. Dwie minuty do końca niecałe u przeciwnika. Nie ma głupich podstawek. Ładnie chyba zagrał to posunięcie, muszę przyznać. Taki ruch jest ciekawy. Tu. Właśnie, policzę to. Bo to wygląda ciekawie. Bicie tutaj, on zbije ja tu. I zakładam. Że on zbije, ja zbiję tu. Tutaj on musi i strzał tam. Dobra. Hop. Czyżby weszła piękna taktyka? Czyżby weszła piękna taktyka? Chodzi o to, że jak on nie zbije, to ja bronię tutaj pionka przy okazji. Chyba piękna taktyka weszła. O ile on e, zbije tu, bo jeżeli nie zbije, odejdzie gdzieś tam, no to będę miał wieże za dwa skoczki. To też jest chyba dobry układ przy tej ilości pionków. Przy otwartej grze Będzie łatwiej po prostu grać Wybił wszystko No dobra, to przegrywa Przegrywa przeciwnik materiał. Bo zbijam tu na końcu To grozi mat na C8 Pięknie, moi drodzy, wyszło No właśnie, odszedł skoczkiem yy... Tu się broni, jeden szach nic nie grozi. Tutaj gram, żeby tego pionka obronić. B3, no to nie wiem, odejście chyba tutaj wystarczy. Aha, skoczek na C4. No dobra, możesz wziąć tego pionka, ok. E, możesz wziąć, ale odejdę skoczkiem po prostu. Jakość więcej, tylko że on sobie zachował jeszcze jednego skoczka. No to lepszy wybór z jego strony, oczywiście. No co, myślę, że skoczek tutaj z planem takim ewentualnym. Chociaż nie, no bardziej. Tak chyba trzeba grać. Nawet tak zagrałeś. To co? Tutaj, na skoczka. Skoczek tutaj, wieża tu. No wieża A8 chyba musi. To wtedy skoczek C5. Żyjemy w tej pozycji, moi drodzy. Wygrywamy, 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 dobrze. E, Okej, okay. idziesz na takie uproszczenia? No jasne, że tak. To się nie ma nad czym zastanawiać i wieża po prostu tu. Jeżeli skoczek tak i tu, to król G2 też się broni. Skoczek C4 nie może, wieża tutaj. No to myślę, że jakiś taki ruch. Dobra. A może nawet F4. Odpędzę tego skoczka stąd od razu i zaczaję się na tego pionu. No, tak jeszcze można, skoczek nie ma dobrych odejść, próbuję sobie szukać tutaj dobrych, no to e4, nie wpuścimy go nigdzie Może króla, nie ma, jest czas Okej, okay, to tak Tak podstawka, tak Szukuję jakiejś jedynej szansy, próbujemy rewanż i szukamy nowej osoby Mamy rewanż E4. No niech będzie, a może niech będzie te G6, nasze, nasz tutaj, e, naszą tutaj obronę, naszą e, obronę nowoczesną. D6, ok, zagramy C6. W takim razie na gońca. i tu normalnie chyba D5. W ten sposób sobie to zagramy. Tu się nic nie dzieje. Skoczek C6, C3 prawdopodobnie i goniec G4, tak żeby tu wymienić. Ten goniec nie jest mi potrzebny. Skoczek F6, OK. No dobra, roszada, normalna gra. Okej. Okay. Lec 8. H3 dostanę na pewno. Wymienimy. I teraz tutaj, 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 żeby do E5 dość. Dobra, skoczek E4. E, no tak, jeżeli wieża E1, no to chyba skoczkiem tutaj trzeba będzie zagrać. I zagrać solidne E6. Tu na pewno pozycyjnie trzeba trochę po. Zbiłeś to! Cudownie! Jak zbiłeś to, cudownie, słuchajcie. Zero presji. No E6, oczywiście. Bicie. To chyba pionkiem. Zastanawiam się jeszcze chwilkę. Jeżeli pionkiem B4, A5. On jakoś tak bicie tu. Tu będzie niby słabość, tu słabość. Mm, nie no, dobra, wierzą. On tak może oczywiście, on tak chce grać. No dobra, to gramy ciężkimi figurami. Czy zachować tą wieżę jeszcze? Dobra, wymienimy. No pionkiem nie zbije. Pionkiem będzie bardzo słabe, oczywiście. No wieża C8. Ciężko figurowa gra. Yy, tutaj będziemy na pionka się nastawiać. Może tak. Na początek nie pozwalasz mi tam zagrać. O, spryciarzu, spryciarz. Zagramy królem. Póki co taki ruch wiadomo. Może wieża A6. No, Hetman tam się szykuje zapewne, ale to jeszcze daleka droga. Tak, możesz próbować oczywiście. Możesz, ja nie mogę haszeć, bo hapić tutaj. F4 będzie problem z królem. On coś tam próbuje. A czy ja nie mogę tak? Zagram tu, to zagrasz tu. Zagram tak, jak tak, to wtedy tutaj na tego pionka będziemy się czaić. Wieczna słabość. Uhu, mam cię. Mam cię w tej wiecznej słabości. Wieża A3, a to w ogóle te wieże będą dostały pokracznie. I wieża C4. No, obronił C3, oczywiście. C3 jest obronione, ale no właśnie, pytanie jak dalej robić progres też. To jest ważne pytanie. Na pewno on ma większy problem. Okej. Okay. Mam możliwość przestawienia sobie wiesz o w ten sposób. To może też w czymś pomoże. Mogę sobie pomanewrować oczywiście, bo też będą takie ciekawe opcje. O, może zagrać B5. Jasne, czekam na ten ruch. Chwila. Nie mogę tak, bo wtedy B5 dostanę. Muszę zagrać coś takiego, żeby tu wejść, bo B5 to wieża musi mieć swobodę. I gram tak. Chociaż to też nic nie daje. Jeszcze miałam opcję taką i taką, ale król już uciekł. Mm -hmm. Dobra Tu chyba muszę tak pilnować tego pola Niestety Przestawić znowu Hetmana Plan mi nie wyszedł Wiem, jest mało czasu, więc trzeba szybko kombinować Nie uzyskałem progresu Uciekł, zagrałeś tutaj, świetnie Gram wieża C8 Jak tak to tak, jak tak to tak Nie no, jak tak to bicie Tutaj to tak Tu jest słabość Trzeba się do niej dobrać On w ogóle sam sobie słabości tworzy Zobaczcie, czasami wystarczy poczekać jeżeli przeciwnik będzie stał w miejscu, to znaczy, że nie będzie miał żadnych planów. Gramy tak. No tutaj to wymienię, rzecz jasna. Grozi teraz taki ruch i sprzątanie świata. Tutaj chcesz zagrać. Hmm. Kurczę, dobrze zagrał. Ale F5 mam chyba. Mam F5. Mam F5. Wierza się tędy teraz przerzuci. Tu mam słabość. Yy, właśnie. Hmm. Tu też ja mam słabość. Zawsze mam obronę, tutaj Hetman nie wejdzie. Dobra, gramy wieżą po tego pionka, innego wyjścia nie mam. Tutaj, co, wieża się przerzuci? Zawsze mam taką też obronę. No ale sprzątnę piona, coś za coś. Tak, będziesz mógł, co? Czekam na taki ruch, to wtedy tutaj. Dobra, sprzątam. Tak. H4, proszę. Nie, nie, nie możesz... Eee, okej. Okay. Mm. Tak i tak z obroną. Kolejny pionek do wzięcia. Tutaj możesz zbić. Yy, ale podstawiłem. Po tym ruchu będę musiał zagrać tak. Ale to też będziemy żyć. No, oddam jednego pionka, ale te są ważniejsze. Co? Nie widział tego chyba. Chyba tak mogę? Znaczy, bo on zagra tutaj, tu będzie groziło. No, jeszcze wieża broni. Hetman, tu chyba król. Tu. Co? Nie mogę, tak? Tak nie mogę? A, wiem co kombinujesz, ale nie, tu tutaj się bronię. Bije tak, wymienię wieżę, pójdę tym pionem, ten pionek zasuwa. Tak i teraz mogę tak chyba nawet zagrać. Tak, królew 7. Wieża stąd tu cię, nie zbije pionka. Jeżeli tu, to tu. No, wieża F6. Tutaj wieża nie ma przyszłości. A ten pionek będzie uciekał. przeszliśmy do bardzo dobrej pozycji, dobrej końcówki. No i tutaj. I ta wieża musi na F6. Ta wieża tam nic nie zrobi. I zasuwam pionkiem Mam jakieś G4, F3, coś tam No tutaj trzeba to po prostu wymienić, no wieża się rozciąga, ale to nie było wyjścia, król stoi dobrze, wszystko broni A ten pionek ucieka Tam jakieś F3 może, no ale to też Zbije albo oleje sprawę Dobra, w sumie zbije, dlaczego mam tego nie zrobić i gram tak, a tego pionka mogłem skosić No skoszę, zdążę że skosić pionka, zagrać tu. I do góry. Tam jeszcze jest B5. OK. Wieżówka jest po naszej stronie. Tutaj sobie zagramy. W razie jakby wieża chciała tego tak... Dobra, mamy wygraną końcówkę. No tak, będę bronić wszystkiego. Tutaj już nie pozwolę Ci na żadną kontra. Mmm. Chyba tak i tak, tak. Też będzie prosty plan. Też tak można zagrać. Zagram tak, wieża tu. Gram tak, tak, tak. Okej. Okay. idziemy pionkiem. Tutaj. Bronimy i idziemy piankiem. Bronimy oczywiście wieżą, żeby nie było szacha. To tak, jeśli tu, to tu. A mogę zbić te pionki i tak wygrywają. Okej, okay, mamy to, moi drodzy, 2,271. Dzisiaj solidny odcinek ze zwycięstwami. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.